Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale portalu YFPC. Zapraszam Was dzisiaj na test, na recenzję kamerki samochodowej od Xbit serii Professional, ich najnowszy model P500. A przy okazji pokażę Wam jeszcze od razu coś takiego, to jest rozdzielacz R2 Quick Charge. Sprawdzimy, czy faktycznie Quick Charge czy Zero, bo w taki jest teoretycznie wyposażony, jest w stanie szybciej ładować telefony, ale to przy okazji, bo skupiamy się na kamerce. Moi drodzy, zanim przejdziemy do omówienia tego, co najważniejsze, czyli do samej jakości nagrań, no muszę troszkę o samej kamerce powiedzieć i wyposażeniu, bo jak na serię Professional przystało, no trzeba przyznać, że to jest absolutnie na najwyższym poziomie. Samo opakowanie jest dość duże, jak na tak niewielkich rozmiarów kamerkę, ale to dlatego, że w zestawie dostajemy de facto trzy uchwyty. Jeden, ten najmniejszy, który będziecie widzieli przez większość tej recenzji. Drugi uchwyt de facto podstawowy. Oba uchwyty przyklejane są do szyby na taśmę dwustronną. To jest uchwyt podstawowy. Zasilanie jest z uchwytu poprzez taki łącznik magnetyczny, dokładnie tak samo jak w tej mniejszej kamerce, że robimy tylko cyk i kamerka jest zamontowana. Przyznam szczerze, że ja często się czepiam do uchwytów, ale tutaj nie mam do czego się przyczepić, ponieważ wszystkie w zasadzie trzy uchwyty są po prostu rewelacyjne. Pewnym ograniczeniem jest regulacja, ponieważ w przypadku tego podstawowego uchwytu do szyby praktycznie pionowej kamerki niestety nie przykleimy, więc w przypadku kierowców zawodowych, w przypadku kierowców ciężarówek może okazać się, że ta kamerka będzie troszeczkę za bardzo gdzieś tam spoglądała. Tutaj mamy również jeszcze jeden dodatkowe złącze USB, oczywiście do podłączenia samej kamerki. No i także mamy regulację pod kątem, powiedzmy, horyzontalnie. Także nie tylko gdzieś tam góra-dół, ale także horyzontalnie. Ten uchwyt ma zdecydowanie większe możliwości niż ten mniejszy. Natomiast no tutaj wielkość robi swoje. I jako dodatek, tak naprawdę, myślę, że chyba inaczej tego traktować nie można, tutaj mamy jonizer powietrza. Jonizer czy jonizator, no już sami musicie wiedzieć, który teoretycznie poprawia jakość powietrza w samochodzie. Z uwagi na wielkość tego uchwytu z niego nie korzystałem, ponieważ mi zdecydowanie bardziej do gustu przypadł ten mały uchwyt, który jest no, bardzo mało widoczny. Świetnie uważam się, też sprawdza i też jest zasilanie przez sam uchwyt. Jest jeszcze trzeci uchwyt, trzecie mocowanie, ale to już nie dedykowane do samochodu, a typowo stacjonarnie. Możemy, tutaj mamy gwint normalny do statywu, sobie to na przykład na gwincie gdzieś tam zamontować. Też jest oczywiście podpięcie zasilania i korzystać jak z takiej kamerki stacjonarnej, wykorzystać ją do monitorowania no, czegokolwiek innego. A to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o wyposażenie, bo poza papierologią, o tym nawet na razie nie będę wspominał, dostajemy jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza rzecz bardzo przydatna, oczywiście na wejście do zapalniczki samochodowej, taki rozdzielacz z dwoma od razu portami USB, maksymalny prąd ładowania to 2,1 A, a w drugi mamy standardowo 1 A, tak żebyśmy mogli sobie jednocześnie mieć podłączoną na przykład nawigację albo po prostu telefon ładować. Nieduży, fajnie to w gniazdko pasuje, nie ma problemu. No i oczywiście taki uniwersalny czytnik kart pamięci mikro, po to, żeby można było w prosty sposób dane z kamerki ściągnąć, pobrać sobie na komputer, a przydaje się to, ponieważ sama kamerka po podłączeniu do komputera nie jest widziana jako napęd, nie pobierzemy w ten sposób tutaj żadnych danych. Jeżeli chodzi o kamerkę, obudowa wykonana jest z dobrej, bardzo dobrej jakości tworzywa, czarnego, niestety błyszczącego na taki fortepian. No, mi to nie bardzo się podoba, natomiast trzeba przyznać, że ogólnie no to jednak jest urządzenie, które montujemy raz i ściągamy tylko co jakiś czas, jak jest taka potrzeba. Jeżeli chodzi o wielkość, wagę kamerki, no to mówię, to nie jest duży produkt, tak? Z przodu widzimy oczywiście obiektyw, a z tyłu wyświetlacz, stosunkowo niewielki, ale dość czytelny. Wszystkie przyciski umiejscowione są na dole. Nie jest to być może najlepsze rozwiązanie pod względem wygody korzystania. Jeżeli często coś na kamerce robicie, może to być dla Was minus. Dla mnie osobiście minusem to nie było, bo tak jak mówię, kamerkę używam jako
takie urządzenie plug and play. Podłączam raz, konfiguruję, zapominam, że w ogóle coś takiego mam i moim zdaniem dobra kamerka tak właśnie powinna działać. Nawigacja po menu, jak i samo menu są do bólu tutaj przewidywalne dla X-Blitza i to absolutnie nie jest wada, a wręcz przeciwnie, jest to moim zdaniem zaleta. Ja się przyzwyczaiłem do tego, jak to menu wygląda. Moim zdaniem jest proste, czytelne, jest przede wszystkim w pełni spolszczone i tutaj każdy powinien się bez problemu w nim odnaleźć. To samo dotyczy działania przycisków podczas jazdy. Obraz możemy zoomować, możemy podczas jazdy włączyć, wyłączyć mikrofon. Przyciskiem menu możemy zabezpieczyć nagranie przed nadpisaniem, jeżeli na przykład coś ciekawego lub niebezpiecznego gdzieś tam zobaczymy. No i oczywiście możemy przerwać także nagrywanie głównym przyciskiem, który po dłuższym przytrzymaniu kamerkę nam po prostu wyłącza. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną i funkcjonalność, tutaj będę się troszeczkę posiłkował ściągą, no bo człowiek wiadomo nie jest w stanie tego wszystkiego spamiętać. Jeżeli chodzi o nagrywanie, to tutaj maksymalna rozdzielczość to jest oczywiście Full HD i 30 fpsów, szkoda, że nie 60. Dla 720p także mamy 30 fpsów. Mamy możliwość oczywiście robienia zdjęć, przeglądania zapisanych materiałów. Natomiast jak chodzi o chipsety, to jest NT96658, a z kolei obiektyw to produkt firmy Sony i MX323, to już są podzespoły z górnej półki, które powinny nam zapewnić tutaj bardzo dobrą jakość obrazu, nagrań, nie tylko w dzień. I dodatkowo, jeżeli chodzi o same soczewki, producent chwali się tutaj jasnością na poziomie f2.0 oraz ogólnie sześciowarstwowym obiektywem szerokokątnym 150 stopni. Nie czarujmy się, te 150 stopni to nie jest najwyższa półka, bo miałem okazję testować i w swojej ofercie również X-Blitz ma kamery, które ten kąt widzenia oferują szerszy. Jeżeli chodzi o karty pamięci, obsługiwane są karty do pojemności 128 GB, 64 GB testowałem, działa bez problemu, 128 GB jeszcze nie kupiłem, jeszcze mnie nie stać, więc niestety tego nie sprawdzałem. Co do warunków pracy kamery, jest to dość istotne, ponieważ kamera umieszczona za szybą, latem, gorąco w samochodzie itd., kamera może pracować w zakresie temperatur od minus 20 do plus 70 stopni Celsjusza. Co do funkcji, które X-Blitz P500 oferuje, no to poza tym jonizatorem, który jest tylko i wyłącznie czystym dodatkiem, mamy oczywiście także tryb parkingowy, mamy również wykrywanie ruchu, mamy także G-sensor, który oferuje możliwość ustawienia zakresu czułości od niskiej po wysoką poprzez średnią i oczywiście możemy go również wyłączyć. Jest to podstawowa funkcjonalność, którą w tej chwili oferuje nam większość dobrych kamer. Co do jakości nagrań, w tej chwili widzicie próbkę tych nagrań. Moim zdaniem, jak chodzi o jakość obrazu w dzień, to kamera jakoś specjalnie nie wybiega przed szereg w porównaniu do innych testowanych, nie tylko ze stan X-Blitza przeze mnie konstrukcji. Wszystko, co trzeba, jest widoczne. Ten kąt 150 stopni jest ok, choć mogłoby być ciutkę szerzej, co widać zwłaszcza przy podjeżdżaniu gdzieś tam blisko świateł. Natomiast na ogromną pochwałę i tutaj słuchajcie, brawa, to jest nagranie nocne. Trzeba przyznać, że kamerka w mojej ocenie spisuje się nad wyraz dobrze i to jest zdecydowanie jej największa zaleta, a zarazem praktycznie niezbijalny argument do wyboru właśnie tego konkretnego modelu, który jest na przykład około stówki droższy od Trusta, jeżeli pod warunkiem, że jeździcie właśnie dużo po zmierzchu. Moi drodzy, jeżeli chodzi o cenę tej kamerki, to oczywiście linki znajdziecie w opisie tego filmu. Na dzień dzisiejszy, na dzień publikacji testu, ta oscyluje mniej więcej w okolicach niecałych 400 zł. Nie jest to moim zdaniem kwota wygórowana, jak za produkt właśnie tej jakości. I moi drodzy, niemalże na sam deser, jeszcze jeden produkt od X-Blitza, który Wam obiecałem na początku, czyli R2 Quick Charge. Słuchajcie, to jest nic innego
jak rozdzielacz z naszego gniazdka 12-woltowego na dwa dodatkowe, oczywiście takie zgodne, tutaj dajmy ten dzynks, z zapalniczką samochodową, normalne. Dookoła mamy podświetlane pierścienie, dzięki czemu wiemy, że w ogóle zasilanie jest, ale dodatkowo mamy także dwa porty USB, 1, 2, 4 A, czyli jest nawet mocniejszy niż w tym, które dostajemy z P500, ale drugi, co ciekawe, Quick Charge 3.0. No więc słuchajcie, zrobimy sobie teścik, tak? W końcu to jest nie tylko recenzja, ale także test. Samo podłączenie do zapalniczki samochodowej jest niewielkie. Naprawdę tutaj miejsca nam to nie zajmie. Cyk, wpinamy. Wiem, że teraz uja widać, bo wiadomo, że świeci, tak? Słońce na niebie. Nic nie widać, ale jak się robi zmrok, no to te pierścienie są wyraźnie podświetlone na takim całkiem fajny niebieski kolor. Kabel nabyty drogą kupna z USB-C, bo się nagle okazało, że mam tylko jeden taki przewód do ładowania telefonu. To podłączymy pod tego Quick Charge 0 i telefon, który gdzieś przypiłem. Dobra, mam w kieszeni, ok. Słuchajcie, podłączamy telefon. Nie jest, jest 48% naładowania baterii. Dobra, telefon podłączony. Ładuje się. Ładuje. Jest Turbo Power. Nas wam pokażę. Widzicie? Jest Turbo Power. Smartfon ładuje się praktycznie z pełną mocą. No i tak można się zastanowić, do czego można to wykorzystać. I powiem wam szczerze, że tak naprawdę zastosowań jest całkiem sporo. Nawet jeżeli z przodu macie 12-woltowe gniazdko, z tyłu nie zawsze jest. A jedziecie z dziećmi w dłuższą podróż, jakieś tablety do bajek, coś takiego, czy nawet taka przenośna lodóweczka, nie ma gniazda, problem rozwiązany, bo ten przewód jest na tyle długi, że tu to można podłączyć z przodu, to śmiało można dać gdzieś tam z tyłu, jesteście w stanie podłączyć lodówkę, nie wiem, jakiś odkurzacz, tak? Jeszcze ze spokojem macie dwa gniazda, które zapewniają wam pełne ładowanie urządzeń mobilnych i możecie sobie doładowywać na przykład, nie wiem, tablety, telefony i tak dalej, więc dzięki temu po prostu energii wam nie zabraknie, a co najlepsze, że cena też nie jest wygórowana, bo to jest na chwilę obecną niecałe 80 zł. Pamiętajcie, że linki do cen w opisie tego filmu. A podsumowując, słuchajcie, nie będę przedłużał, ponieważ uważam, że P500 zasługuje na pełną rekomendację. Jest to kamerka, która cenowo nie zabija, a jakość nagrań, zwłaszcza nocnych, jest na bardzo wysokim poziomie. Rekomendacja również leci dla R2, ponieważ dzięki zapewnieniu pełnej mocy ładowania, nawet nowe wymagające smartfony pod względem tutaj ilości amperów do tego, żeby naładować je w krótkim czasie do pełna, macie to zapewnione, a cena jest jak najbardziej w mojej ocenie przystępna. Ode mnie w zasadzie na tyle, ja serdecznie dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej!